Cześć, siemanko, witam was w pierwszym odcinku z serii, na którą czekałem bardzo długo, bo nie mogłem dostać gry. Z serii Until Dawn, mam to nadzieję, że gra po polsku, bo nie pamiętam, czy zapoznałem się tam, czy dubbing będzie po polsku. Na pewno są napisy po polsku, ale tutaj zapraszam was na odrobinkę kurwa strachu. Się rozpierdolę wam łby, oglądaj to. Tutaj będę mało mówił, będę starał się mało mówić. Twoje działania wpływają na to, jak rozwija się historia. Ale będę starał się dużo też a propos gry gadać, tak? Więc wczuj się w tą grę, nie słuchaj moich głupot, wczuj się w tą grę, słuchaj dialogów, czytaj dialogów, dialogi. Wczuj się w tą grę, wczuj się w to, co czuję ja. Jest tutaj wiele możliwych właśnie rozwiązań całej tej sytuacji pojebanej. Działaj ostrożnie. Akcja dzieje się w miejscu, gdzie w jakimś opuszczonym domku grupka młodych ludzi, macie właśnie, idzie na weekend, tak? Są tu niby sami. Zaczynamy. Czekajcie chwilkę. Nie mogę ustawiać, nie mogę ściszyć gry. Dobrze, więc sorry. Lecimy dalej. Oby był polski dubbing. Boję się w chuj, nie? O mój Boże! Nie mogę uwierzyć, że to robisz. A nie wydaje wam się, że jest odrobinę chamskie? Aj tam. Zasłużyła sobie. To nie jej wina, że tak ją ciągnie do Majka. Ona się do niego podwala. A ja tu tylko dbam o moją M. To, że jest przewodniczącym w celu... Czekajcie, mogę napisy? Nie mogę, dobra. To nie oznacza, że jest własnością publiczną. Mike jest mój. Ej, M. Nie jestem niczyją własnością. Co też nie powiesz, skarbie? Kurwa, sosik. Hana! Dlaczego oni se kurwa tam nie zapalą świateł, jakieś ani świeczki? No i wchowanego się bawił. Świetny pomysł, kurwa, naprawdę. Zapal, że światło w latarkę w telefonie, masz pizdo. Mike? To ja, Hana. Dupcy cię chcą. Hej, Hana. Co to jest za pojeb? Ej, ktoś tam był? Tata mówił, że tylko my tu będziemy w weekend. Josh! To ja nie chodzę. Patrz. Dobra. Czemu tu nie ma świateł w tym? Ten tu śpi najebany? Dobra. No. Aha. Wyglądasz bardzo znakomicie w tych... Mike. O, najebanko. Ja pierniczę. Co się tym razem pakuje nasza naiwna siostrzyczka? No i bankę się obawiała. Czas na interwencję. Co jeszcze mogę robić? Dobra, tu? Nic nie ma. Chociaż tu kurwa nic nie ma w tej chacie zajebanej. Pa, tutaj się błyszczy, pa, 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 jest. Błyszczące obiekty, ale co tu się kurwa jeszcze błyszczy? Czuj się, patrz, wszystko się błyszczy, takie są, widzisz? Tam są drzwi. Tu można iść? O. Przysłałeś wiadomość. Fajnie, że jesteś. O, może powinniśmy zacząć od, wiesz,
Czegoś małego. Zobaczymy, co będzie dalej. Od twojego chuja, sznycla, tak. O, tak. O matko. Zobacz, co zbiera się. O mój Boże. Matt? O co tutaj chodzi? Ale jest wiebkę zrobił. Hana. Przepraszam, Hana. Wszystko się pomylało. Majka, tylko głupi żart. Ale... O kurwa, on z kamerką, pan. Dupki. Brak słów. Hana! Ale jakiego wyboru? Obudź Josha, znajdź resztę. Na dworze ktoś jest. Co jest, kurde? A czemu... Aha, kurwa, Josha mogła obudzić. A Hana uciekła. Gdzie poleciała moja siostra? Wszystko gra, tylko ona na żartach się nie zna. To tylko małe ja, Johanna! Coście narobili? Tak się tylko droczymy, Beth. Rozumiesz, na żarty. Wygnuję! Hana! Hana! No to... powinniśmy biec za nią? No ciebie to na bank ma teraz ochotę oglądać. Na bank, Mike. O kurde! A co? No fajnie, dobra. Szybko! Skacz, pizdo! Ale co? Za hałasem pogrążyłem. Do cholery, Hana. Gdzie jesteś? Tam jest. Za cieniem. Dobra, za cieniem. Ona tam odbiegła naokoło, nie? Ale fajnie, odblokowuje się telefon. Hana! O kurde. A tu, dobra, szukamy jej. Ale kurwa, drzewa się zahaczyłaś. Co to było? Jeleń, no kurwa, jeleń! Halo? Halo? A but! But tu leży, kurwa, but! Nie, to nie but. Co to był? Totem śmierci! Czyli możliwa jest moja śmierć, ja spadnę plecami na jakiś kurwa głaz jebany, dobra. Odłóż to kurwa, uciekamy stąd. Czyli muszę uważać, żeby nie spaść gdzieś, tak? Teraz. O kurwa. Nie gram w tą grę. A czemu ona w tej chatce nie włączyła tego światła? Aaaa! Co to było? Co to do cholery było? Kurwa, ogień tam jest. W zimę ogień. Gdzie taki ogień? Hana! Ta jest. Halo? A tu jest jakaś góra, żebyś nie spadła, pipo. Hana! Jezu, na pewno zmarł. Nie, myślałem. Masz, weź mój płaszcz. Ale za mnie idiotka. Durna pała. Co to było? O kurwa, coś na nas patrzy. Nie, bo ona plecami. No nie, biegnij, kurwa, uciekamy, dobra. Hana!
telefon, żeś pizdo zgubiła, Bugla. O Chryste, Panie. Kurwa nie, bo tu spadnie na plecy, to była przypowiednia. Nie! Nie, kurwa nie! Kurwa nie! Kurwa! Teraz co? Co to kurwa jest? Trzymaj się! Daj se pomóc, cipo! Puść się, puść Hanę, puść się, puść Hanę! Puść Hanę, kurwa! Tak mi przykro. Kurwa, obydwie spadły! Ho, ho, ho! Obydwie spadły! O kurwa, ale schiza! O ja pierdolę. Za szybkie wybory są, ale pojebane to jest. Zanim zaczniemy, warto, żebyśmy wyjaśnili sobie kilka drobnych, ale istotnych kwestii. Nie da się już zmienić tego, co się zdarzyło. On się patrzy na mnie oczy w chuj. Przeszłość jest poza kontrolą. Chcąc wyjść na prostą, musisz się z tym pogodzić. Wiedz, że niesie to ze sobą obietnicę wolności. Wszystko, co do tej pory uczynisz, otworzy przed tobą lepszą przyszłość. Musisz o tym pamiętać. Musisz mieć tego świadomość, gdy będziesz grać w swoją grę. Każdy wybór, jakiego dokonasz, wpłynie na los twój i twojego otoczenia. Czy ty mnie straszysz? To on jest w roli chyba... Ja jestem w roli zabójcy? Nie, teraz nie wiem, o co chodzi. Zatem zobowiązujesz się do rozpoczęcia gry. To bardzo istotne. A ja pomogę ci to dostrzec. Czasem te rzeczy mogą być nawet przerażające. A gra się zapowiada? To, zajebiście. Upewnić się, że niezależnie od tego, jaki obrót przybiorą, będziesz w stanie się z nimi uporać. Dobrze. Zaczniemy może od prostego ćwiczenia. Podnieś proszę tę kartę. Powiedz mi, co czujesz, kiedy patrzysz na obrazek na odwrocie. Odpowiedz szczerze, to bardzo ważne. Inaczej to nasze doświadczenie na niewiele ci się zda. Ale ja? No, chatka. Więc... Jakie dokładnie uczucia wywołał w tobie ten obrazek? Tylko szczerze. A, no dobrze. A co sprawiło ci największą radość? A, to ciekawe. Ciekawe. Uszczęśliwi cię spędzenie tu całego tygodnia w samotności? A jeśli powiedziałbym ci, że ta chata jest nawiedzona? A, zdroworozsądkowe podejście. Ale każdy się czegoś obawia. O kurwa. Ciekaw jestem tego, co przeraża ciebie. Bardzo ciekaw. Twój wzrok, pedale jebany. No nie. Niestety, czas minął. Więc poszukajmy tego w trakcie kolejnej sesji, dobrze? Okej. Okay. Ten sznup robi jebany, jakbyś napizgał czegoś. Weź wypierdalaj kogoś. Straszny w chuj jesteś. Ale schiza, kurwa. Ale schiza, gude gra. O,
Zajebisty opening. Obchodzimy pierwszą rocznicę straszliwej tragedii, która miała miejsce na górze Waszyngtonu. Szeryf Annie Klein, która stała na czele śledztwa. Dziękuję za zaproszenie, Marcin. Słuchaczom nowe informacje o Hannah i Beth, siostrach, które do dziś nie zostały odnalezione. Siostry Washington opuściły należące do rodziców schronisko dokładnie rok temu, nocą podczas śnieżycy. Przestępstwa? Oficjalnie tego nie wykluczono. Interesujemy się pewnym mężczyzną, czyli ona miała być w Wiedźminach, chyba. Ustalić jego miejsca pobytu. Możliwe, że coś go łączy z rodziną Washingtonów. Przestrzegał ich przed budową schroniska na górze. Utrzymywał, że to święta ziemia jego przodków. Wiesz, na górze jest jeszcze to opuszczone sanatorium. Czy może się tam ukrywać? Funkcjonariusze przeszukali okolice. Pewności, że dziewczyny nie zdołałyby tam dotrzeć. Ta góra zdaje się w jakiś sposób przyciągać tragedię. Nawet nie wiesz, ile w tym prawdy. Aha, to jest rok po zdarzeniu, dobra. Całą rodziną Washington, ich synem Joshem, szczególnie dziś, w pierwszą rocznicę tajemniczego zniknięcia Hannah i Beth Washington. I my tam idziemy ich szukać, witajcie, tak? Witajcie, przyjaciele i fani. Nie, dobra, jeszcze raz. Dobra. Witajcie, fani i przyjaciele. To jest absolutny hicior znów was tutaj gościć. Po pierwsze, naprawdę jestem strasznie podekscytowany, że mogę was znów powitać na corocznym zimowym wypadzie do Blackwood. No, pozwólcie, że przez moment odniosę się do tego trochę delikatnego tematu. No wiecie, wiem, że pewnie wszyscy się o mnie martwicie i że powrót tutaj po tym wszystkim, co stało się w ubiegłym roku, to ciężka sprawa, wiecie, ale chcę, żebyście wszyscy wiedzieli, że naprawdę wiele dla mnie znaczy, że to razem robimy i że jestem pewien, że dla Hanny i Beth wiele by znaczyło to, że wciąż trzymamy się razem. Jąkasz się, pizdo. Bardzo chcę spędzić trochę czasu z każdym z was i przeżyć wspólnie chwile, których na pewno nie zapomnimy nigdy do końca życia. Przez wzgląd na moje siostry i... no wiecie. Także ten. To były jego siostry, to zabawmy się jak pieprzone gwiazdy porno i niech to będzie pamiętna wyprawa dla nas wszystkich, okej? Tak! Pojebany typek. Rok temu mu siostry zginęły, a on się kurwa bawi, chce w porno jakieś. Pojebany. No. Zajebista auta. Fajny początek. Zapowiada się gra zajebiście. Warta była tych 60 zł. Bo tyle za nią zapłaciłem używką. Ciężko było znaleźć po polsku, ale znalazłem jednak, więc zaczynamy. Telefony do góry leżą? Nie. Jak smartfony wyglądały. Pierwszy akt, przyjaźń. 10 godzin do świtu. Wyjść z gry? Dziękuję, że byłeś. Chciałem zakończyć ten odcinek w tym... Jestem psychol, kurwa. Jestem pojeb.
Chciałem zakończyć właśnie grę w tym momencie, co by nie były odcinki za długie, ale pierwszy odcinek, myślę, że ten wstęp zawsze jest nudny. Znaczy dla was, dla mnie nie. Sam, przyjaciółka Hany. Taktowna i śmiała. To będzie miało wpływ na te wszystkie, wiesz. Sumienna jest. Taktowna, śmiała, sumienna. Dobrze. Poznaliśmy pierwszą bohaterkę, tak? A kurwa, da się to wyjść stąd? Nie, już nie da się. Co? Halo? Jest tam ktoś? O kurwa, jakiś psychol. Sam. Ucieczka do stacji kolejki linowej. 21.02. A tu się idzie szybciej, tak? A da się już stąd wyjść? Bo teraz nie wiem, w jakim momencie mogę grę przerwać. Idę szybciej, dobra, idę szybciej. Tu zbrała, dobra, tu się błyszczy obiekt. Tu się trzeba chwycić. Tu jest napisane? Bramy szlak trafił, przejdź górą. Ale jak górą, kurwa? Ta, aha, tam, dobra. Kurwa, tego się płytka niech nie spierdala. To jest drut kolczasty, dobrze, że nie spykała. Skocz, sturlaj się. Dobra, wysportowana dziewczyna. Głodna? Tak? Ach, w mordę. Hej. Nie bój się. Padę mi ruszać, jeszcze raz. Tak jest, no chodź. Ale trzeba kontrolerem ten ruszać, dobrze. Znaczy nie wolno ruszać. To będzie miało duży wpływ na moją nieumiejętność tej rozgrywki. R1, udaj się do stacji, dobra. O kurwa. Tu coś, jakaś reakcja będzie? Tu mogę? Nie. Tu jest jakiś hajtyty. Wypas. Plemiona. Śmierć, czarne motyle. Czerwone motyle, żółte są. Tragedie przyjaciół, brązowe. To będzie kurwa też dopowiadane. Czerwone niebezpieczeństwo, czarne śmierć śniącego. Żółte motyle, pomoc. I fortuna, białe motyle, sny o szczęściu i przy... Aha, wróżby takie, dobra. A ona to jakieś podniosła. Dobra. Jeszcze raz. Żółty. Aha, nadzieja i pomoc. Otwórz go. Uczyniło z niej. Tok? O chuj tu chodzi? Nie czaję w chuj. Aha, to czy wizja się spełni zależy od twoich wyborów. Kurwa, jebane ptaki. Dobra, odejdę się do stacji kolejki linowej. To jest tu, tak?
Jakiś plecak leży, patrz. Chris? Jesteś tu? Torba jest tutaj, a ty? Chyba nie w środku, co? Ten Chris jest podejrzany chuj. No proszę, co my tu mamy? Myszkuj i chuj. Aha, patrzcie kto to. A! Chris! Zdyscyplinowany, a wykończy dowcipny. Chris, ty kurwa, wystraszyłeś mnie, pelikanie zajebany. Jesteś moją sekretarką? Wibrował. No to bomba. Dobrze, że dałaś mi znać. Dalej sobie poradzę. W pizdę chciała sobie wsadzić. A, właśnie. Znalazłem coś wypasionego. Co? Nie powiem ci. Musisz sama zobaczyć. Chodź, tędy. Gdzie? Tu, niedaleko. Spodoba ci się. Co znalazł Chris Ashley? Dowiesz się w następnym odcinku. Dziękuję, że byłaś, dziękuję, że byłeś. Odcinek trwa już zbyt długo. Także zapraszam cię. Myślę, że był zachęcający ten odcinek. Myślę, że porwał w tobie nutkę ciekawości i chcesz go obejrzeć. Czopka Lara Elo. Śmierć żniwa zbiero.